Cześć, witajcie. Dzisiaj BMW serii 5 520 typu szeregu E39. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz należy do Przemka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Spójrzcie, w jakim jest nienagannym stanie. Rzadko kiedy taką piątkę E39 już można dzisiaj trafić. Przeważnie większość z nich jest po prostu zakatowana gdzieś tam na wsi pod remizą, a ta jest eksploatowana tylko po to, żeby cieszyć właściciela w weekendowe wyjazdy, na co dzień jeździ innym samochodem. Przemek, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. I wspomnę jeszcze, że Przemek przyjechał specjalnie do nas tutaj do Kotlina Anioł z Poznania. Podobnie rzecz się ma z tyłu, klasyczny, piękny sedan bawarskiego producenta w nienagannym stanie, jak widać, wizualnym. Brak emblematów z tego powodu, że pierwszy właściciel zgodnie z rozkodowaniem winu nie życzył sobie emblematów z tyłu na klapie. Może po to, żeby bardziej podgrzewać atmosferę wśród jadących za nim. I jestem pod dzisiaj prezentowaną piątką E39 i powiem Wam, że szacun dla właściciela, jak tu wszystko jest, kurczę, zadbane. On tu mi cały czas mówi, rozmawiamy dzisiaj dużo, robiąc tą recenzję, że tu generalnie wszystko w porę wymieniane i tu jeszcze widać elementy zawieszenia, wszystko błyszczy. Jest po prostu nowe, świeżo wymieniane. Jeśli chodzi o stan podwozia korozyjny, no to jestem pod mega wrażeniem. 20 lat BMW, nic tu nie koroduje. Spójrzcie, tu gdzie niegdzie jakiś delikatny, tu jest taki łącznik akurat, to jest blacha, którą można szybko zdemontować i wymienić, to ona ma tylko powierzchowną korozję. Gdzie niegdzie jakiś tam delikatny prysz i tutaj na rancie progu to jest jedyne miejsce, gdzie jest prysz, ale pokazywałem to już Przemkowi. Z tym sobie można dosyć łatwo poradzić, to oczyścić i zabezpieczyć. Poza tym cały próg pod proże to wszystko lśni. No, gdybym tu wszedł i nie wiedział, że ma 20 lat, to bym powiedział, że ten samochód ma 10 lat, a nie 20. Wydech, delikatny rdzawy nalot, nic nie pokorodowane, jeśli chodzi o jakąś tam głębokie wżery korozyjne, absolutnie nic z tych rzeczy. Cały blok napędowy suchutki, tak samo z tyłu, tam dyfer był suchy, silnik, skrzynia, wszystko suche, absolutna susza, żadnych najmniejszych zapoceń czy zawilgoceń. To się naprawdę prezentuje zacnie. Tu już jest z przodu widać nowe wahacze, nie wiem na ile to kamera przeniesie, o. Wszystkie elementy zawieszenia z prawej, z lewej strony. To wszystko widać, że jest nowe, lśni, gumy po prostu świecą się jak nowe. Naprawdę szacun do właściciela za stan tego auta. Kufer piątki E39, 440 litrów. Optycznie wydaje się większy, za to mały był w kombi. Przepraszam, wróć nie w kombi, a w Touringu. Przecież kombi to może być Skoda, BMW to musi być Touring. Także w Touringach kufer E39 400 litrów. I co ciekawe, tam jak na auto właśnie rodzinne to był niewielki, a tutaj powiem, że on optycznie się wydaje większy, aniżeli jest w rzeczywistości, niż to 440 litrów. Siłowniki, to co osobiście lubię i często mówili, że klapa koroduje w E39, szczególnie przed liftach. To jest po lift i spójrzcie, tu rant klapy. To jest fabryka. Co tu jeszcze? Nawigacja i zmieniarka DVD. To wszystko w serii, rozkodowując win. Tak to było. Ostatnia mapa z 2019 roku i taką posiada właściciel. Zapas fabryka. Tutaj wszystkie te łączenia, wewnętrzne na koło zapasowe, fabryczne, żadnych wykwitów rudej. Nie było tu też żadnych przygód powypadkowych z tego co widzę, bo to wszystko po prostu lśni. Prezentowana dzisiaj piątka odpycha się na 16 w rozmiarze ogumienia 225x55, felgi styling 48, fabrycznie wyszła na styling 50, gdy Przemek ją zakupił, miała nieoryginalne felgi, które sprzedał i dokupił takie właśnie oryginalne BMW i powiem, że prezentuje się na nich bardzo zacnie. 2,2 litra, a więc nieco inaczej jak jeszcze w modelu E34, gdzie to co było na emblemacie to było pod maską. Mam na myśli, że jeżeli E34 na emblemacie z tyłu 520, to pod maską była 2-litrówka. Tutaj nie ma emblematów, jakbyście zdążyli zauważyć, bo zgodnie z rozkodowaniem winu ten samochód miał usunięte emblematy na żądanie pierwszego właściciela. Tu pod maską jest 2,2 litra, 170 koni, 210 Nm, ale to są takie informacje dla laików. Pani BMW operują kodami, to jest N54, B22 i oni już doskonale wiedzą, co to jest. To jest świetny motor w wydaniu BMW. Spójrzcie, jaki to jest błysk pod maską, 2003 rok, 20 lat. Fartuchy, kielichy, to wszystko tu się prezentuje mega zacnie. Tu jest dosłownie stan fabryczny. Co tu było zmienione? Fabrycznie był ksenon, a poprzedni właściciel założył biledy. To jest po prostu jakby taki jego wymysł, jego fanaberia. I obecny właściciel nie chce tego zmieniać, bo mówi, że te lampy świetnie świecą na biledach, ale to jest jakby poza serią, nie oryginał. Reszta tu jest wszystko fabryka i prezentuje się naprawdę zacnie. Tabliczka znamionowa Black Sapphire Metallic, taki jest kolor tego auta, łamane przez Schwarz. Niemcy wiadomo, jak czarny, to napisali Schwarz i dalej się tym nie przejmują. Siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, to jest moja prywatna wycieczka jak w każdym odcinku i bardzo to lubię. Ilość miejsca wewnątrz, no we współczesnych samochodach tej klasy powiem, że jest troszkę więcej, ale nie narzekam. E39 starczy miejsca dla wszystkich, dla mnie jako dla kierowcy
W zupełności wystarcza nie wadze, nogą o tunel. Pozycja średnio ergonomiczna na wysokości głowy, tak na dwie płaskie dłonie za pas miejsca. Wnętrze oczywiście było odnowione przez właściciela. Właściciel zlecił odnowienie wnętrza w profesjonalnej firmie, także tu widzicie, kierownica nie jest nic przetarta, jest odnowiona. Cała skórzana tapicerka, wszystko było w tym samochodzie odnowione. Tak samo boczek drzwi, który się prezentuje bardzo zacnie. Tu jest mięciutko, tu jest taka listwa dekor. Tu jest poniżej mięciutko, tu jest świetnie mięciutko, tu jest nieco bardziej twardo, ale nie nazwałbym tego, wiecie jak. No i dwie kieszenie, ta przednia kieszeń większa, ta tylna kieszeń mniejsza. Jak widać, tu się elegancko mieści parasolka. Są miękko wyściołane, także drobiazgi nie będą generować żadnego hałasu. Z takich jeszcze ciekawostek, przycisk do otwierania klapy bagażnika, gdy właściciel kupił samochód, też nie działał. Chciało mu się, naprawił. W tej chwili elektryczne otwieranie kufra działa. Ogromny szacun dla właściciela za stan tego samochodu. Tu jest elegancki materiał na desce rozdzielczej. Średnio twardy, bym powiedział. I ta deska, kokpit zawinięty w kierunku kierowcy. Kiedyś z tego BMW słynęło. Tutaj dekor drewniany. To wszystko jest naprawdę w zacnym, pięknym stanie. Navigation Plus, czyli duży telewizor, mówiąc współczesnym slangiem. Po rozkodowaniu VIN-u sprawdzał właściciel. Mówił, że to wszystko było wyposażeniem fabrycznym tego samochodu. Słuchajcie, powiedziałem Navigation Plus, a nie tak to miało zabrzmieć. Rozkodowaniu VIN-u kod 0609, jeśli chodzi o opcję Navigation System Professional. Tak to dokładnie jest, żebyście mnie, fani BMW, nie skrytykowali w komentarzu. Ilość miejsca z tyłu. Przy moim wzroście po raz 1 278 136, powiem, że 1,88 m, mieszczę się swobodnie na płaską dłoń miejsca na wysokości głowy. Tutaj gazetownik z tamtej tapicerki foteli po prostu idealny po tej odnowie. No tak jakby samochód miał 2 lata, a nie 20, przecież 2003 rok. Zobaczcie, ile miejsca na wysokości kolan. Tunel środkowy dosyć mocno zarysowany, no ale wow, no gdzieś ten wał tam musi być poprowadzony w tym samochodzie, więc inaczej być nie może. Nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu i taka drobna półeczka. Czy tu można podróżować na środku? Pewnie, że można. Jak tylko jesteś nieco niższy aniżeli ja. Przy moim wzroście trochę szoruję łysiną po sufitce, ale osoby tak do 1,80 m powinny się bez problemu zmieścić. Tutaj są eleganckie lampeczki wewnątrz. Bartek, pokaż to na słupkach C z jednej i z drugiej strony. Nawet takie małe lampki do, o właśnie, do czytania na przykład książek. Miejmy nadzieję, że współcześni podróżujący BMW czytają książki. Szyber dach fabryczny, zgodnie z rozkodowaniem VIN-u. To wszystko było w tym aucie zamówione przez pierwszego właściciela. Co tu jeszcze? Czy tu jest podłokietnik w tym wozie? Oczywiście, że jest, ale elegancko to wszystko jest odnowione. Kurczę, naprawdę szacun dla właściciela. Jest elegancki podłokietnik. Co tu jeszcze? Tu jest jeszcze przebicie do kufra i rękaw na narty. To wszystko w tym samochodzie na wyposażeniu się znajduje. Boczek drzwi z tyłu w nienagannym stanie, tak samo jak i z przodu. Świetna skórka tutaj mięciutka. Tu popielniczka, ale przecież we współczesnych samochodach nie wolno palić, więc to może być jako dodatkowy schowek. I tu mała kieszeń miękko wyściołana. Ale żeby nie było, że w filmie są same ochy i achy, bo ten egzemplarz jest naprawdę świetny, to jest jedna bolączka tego samochodu. Spójrzcie na drzwi kierowcy. To jest zabezpieczone przez właściciela, żeby dalej nie korodowało, ale wiadomo, tutaj w rynience drzwi już tego się po prostu naprawić nie da. Drzwi kwalifikują się do wymiany. Nie jest to prosty temat. Trudno dostać drzwi używane w dobrym stanie do tego egzemplarza. Nowe drzwi są kosmicznie drogie, ponad 6000 zł kosztują. I tu pytanie do Was, drodzy widzowie, czy macie pomysł, co z tym zrobić? A może ktoś dysponuje czarnymi drzwiami w kolorze, nawet nie czarnymi, ale drzwiami w rozsądnej cenie w innym kolorze do przelakierowania? To by nie był problem. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Podłokietnik przesuwny. Tutaj taki drobny schowek. Tutaj popielniczka, której wiadomo, we współczesnych czasach raczej nikt nie używa. Mała półeczka tutaj. Klima dwustrefowa, średnie spalanie, spójrzcie, 8,6 litra, no to niewielkie jak na BMW, zawsze mi się BMW kojarzy ze spalaniem rzędu 12 litrów, ale dobra, właściciel mówi, że dba o swój samochód i jeździ zgodnie z przepisami, stąd 8,6. Co ciekawe, jego współczesny telefon łączy się z tym tutaj zestawem audio przez Bluetootha i ma zestaw głośno mówiący, nie ma z tym problemu. Też myślałem, że to po prostu w dzisiejszych czasach już nie będzie łatwe zadanie, a okazuje się, że jest to dostępne bez problemu. Grzanie 4 liter, jak widzicie, również w tym wozie jest. No jak na 20-letni samochód, to naprawdę ogromny szacun za to, jak on się wewnątrz prezentuje. Co jeszcze, jeśli chodzi o schowki? No jest schowek przed pasażerem, dosyć długi, średnio głęboki, ale na szczęście miękko wyściołany. No i to, co nie jest oczywiste, W39 nie ma tu żadnej choinki. Co prawda do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, stąd choinka nie jest nam jeszcze potrzebna i na szczęście jej tutaj nie ma. Często W39
W większości chyba przed lifty miały te problemy z choinką na desce rozdzielczej. Tutaj żadnej choinki nie ma, spójrzcie na przebieg 269 tysięcy, jest on oryginalny. Przemek jest trzecim właścicielem tego samochodu, drugim w Polsce, jeździ nim od 2 lat. I jeszcze się tylko poprawię, bo cały czas mówię Przemek, a samochód należy do Przemka i do Oli. Już się poprawiłem, jak to zwykle do recenzji dostarczają nam samochody z pełnym zbiornikiem, co nas osobiście cieszy. I powiem Wam, że jak na razie to płynie. Ten samochód ma 20 lat, a prowadzi się jak nowy. Właściciel poświęcił mnóstwo kasy, ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiałem. Nie chcę Wam nawet mówić, ile on pieniędzy w ten samochód zainwestował i czasu, żeby tu doprowadzić go do stanu fabrycznego. Jak sam mi mówił, przez długi okres czasu były gdzieś delikatne drgania, które przenosiły się na koło kierownicy i wreszcie znalazł odpowiedniego mechanika, który poradził sobie z tym problemem. Widzieliście zresztą te wszystkie elementy od spodu samochodu, które są nowe. To wymagało naprawdę długich godzin poszukiwania i sporej ilości siana, mam na myśli pieniądze, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jak w tej chwili ten samochód się znajduje. Tak pokrótce, co było robione w zawieszeniu, sprężyny, amortyzatory, wahacze, wszystko nowe. Pompa wspomagania kierownicy regenerowana, płyn nowy. Przy silniku pompa cieczy chłodzącej, uszczelnienie, mnóstwo uszczelek było wymienianych. Właściciel po prostu nie jest w stanie już wszystkich rzeczy wymienić z głowy, które w tym samochodzie robił. Były takie generalnie drobiazgi, nie było nic poważnego, ale te drobiazgi to kosztowały niemały grosz, no i sporo czasu jeszcze do tego, żeby to porobić. Przy skrzyni nie robił nic poza wymianą oleju. Wymieniał olej w automacie. Miał nawet zdjęcia, które nam pokazywał w telefonie, że nie było żadnego piłku w oleju, który został spuszczony ze skrzyni, ale taką wymianę zrobił po zakupie samochodu i myślę, że słusznie. Samochód jest do tego stopnia zadbany, że nawet miał czyszczone odpływy wody z szyber dachu, żeby gdzieś coś przypadkiem się nie przytkało i nie powodowało zamoknięcia tapicerki. I przed nami tradycyjnie próba dynamiki 50-120, droga S11, już na nią wjeżdżamy. Jeździmy dzisiaj w czwórkę, zobaczymy jak ten samochód się kopsnie do 120. Przypomnę, 170 koni, 210 Nm. Przed nami SK i pedał w podłogę. No dźwięk jest kapitalny, jak w starych BMW. Spójrzcie jak go wysoko kręci, do czerwonej skali. I 120. Oczywiście to nie jest M5, doskonale o tym wiemy, ale to charakterystyczne burczenie a la BMW jest po prostu piękne. No i po niezbyt długiej chwili mamy 120 na blacie i rozkoszujemy się finezyjną jazdą tym mega zadbanym egzemplarzem piątki E39. Już milknę, samochód prowadzi się świetnie, nieco głośniej we wnętrzu i ten prosty sonometr, spójrzcie na niego. Średnio około 61 dB, to jak na limuzynę z tamtych czasów, wyśmienity wynik. Prowadzi się świetnie. O tych samochodach się mówi, że E39 to były świetne limuzyny ze znakomitym prowadzeniem. No i tak w tym samochodzie jest. Komfort ponad wszystko. Tak bym powiedział, że ten układ kierowniczy przy 120 jest nie do końca precyzyjny. Nie jest on tak bezpośredni jak przy niższych prędkościach. Takie moje odczucie. No ale to jest mój pierwszy kontakt z E39. Nie mam porównania do innych egzemplarzy tego typu szeregu. Jeżeli wykonujesz ruchy kierownicą, to dosyć posłusznie się prowadzi. Niewielkie wychyły karoserii, ale taka mała gumowatość w moim odczuciu w tym samochodzie jest. Jeśli chodzi o układ wspomagania, to powiem, że przy niższych prędkościach trzeba użyć trochę siły. Być może taka charakterystyka tych układów wspomagania kierownicy w BMW. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. To jest mój pierwszy kontakt z E39. Jak oglądają to osoby, albo jak będą to oglądać osoby, które mają do czynienia zawodowo ze 39, to proszę, niech napiszą w komentarzu, jakie są ich odczucia. Ja powiem tak, że właśnie teraz przy niższej prędkości troszkę siły trzeba użyć. Oczywiście przy wyższych prędkościach to manewrowanie jest znacznie łatwiejsze. Zrobimy jeszcze jedną próbę dynamiki, tym razem w trybie sportowym, czyli dźwignia w lewo. Jeszcze małą chwilkę, odcinek dojazdowy. Zobaczymy, jak kopsnie się ta E39 M54 B22 50-120 w trybie sportowym. Jeszcze tylko małą chwilę, bo mam tu akurat samochód i już. No powiem tak, no wielkiej różnicy nie było, no ale przypomnę, że 170 koni to było coś 20 lat temu. Dzisiaj 170 koni to nie jest jakiś super wyczyn, ale i tak samochód zacny. I żadne tam współczesne turbokosiarki do trawy nie mają w nim najmniejszych szans.
klasyczna limuzyna, w której możesz odpoczywać za kierownicą. Tak właśnie jeździ się E39. Myślę, że te wersje zaprezentowane we wrześniu 2000 roku, czyli poliftówki, chyba są jednak nieco lepsze aniżeli przedlifty. Takie moje zdanie. Jak czytam różne opinie na temat tego samochodu, wcześniej nigdy nie jeździłem takim, napiszcie w komentarzu, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale ten samochód jest po prostu uszyty na miarę, pokonujesz nim kilkusetkilometrową trasę i wysiadasz z niego niezmęczony. I przed nami dziury 20-letnią Bawarą. No i powiem tak, no zawiecha pracuje cicho i nic tam absolutnie nie stuka, ale wiadomo z jakich względów, widzieliście, ile tam elementów zawieszenia było nowych, wymienianych w tym roku. To nie może nic stukać. Komfort jest odpowiedni. Myślę, że fotel w dużej mierze w tym pomaga. Natomiast co nieco słychać we wnętrzu. Pewnie taką skrzyneczkę, która jest w bagażniku, też ją słychać. Troszkę tutaj gdzieś spod ukietnika jakieś dźwięki dochodzą, ale to są tak minimalne, że mógłbym powiedzieć, że 10-letnie samochody o wiele bardziej trzeszczą, aniżeli ta 20-letnia Bawara. No i pewnie dużą zasługą, że nic nie skrzypiało na tych dziurach, jest również to, że ten konkretny egzemplarz nie jest zglebowany, bo często te zglebowane to strasznie tłuką po dziurach, a ten na szczęście zglebowany nie jest. I dwa zdania tytułem podsumowania. Piękne E39, pierwsze E39 na kanale. Bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mnie do recenzji. Tym razem Oli i Przemkowi. Poprawiłem się, nie tylko Przemkowi. Co do samochodu. Prawie że perfekcyjny, poza tymi lewymi drzwiami. Czekam na Wasze opinie, co napiszecie w komentarzu, czy idzie z nimi coś zrobić. Spalanie akceptowalne, dynamika również. Jeżeli marzysz o tym, żeby Bawara była szybsza, no to po prostu musi być mocniejszy motor pod maską. To nie jest M5, normalna 520. Samochód w świetnym stanie, gratuluję właścicielowi, bo naprawdę trudno dzisiaj już znaleźć taki egzemplarz. Wam dziękuję za uwagę, czekam na komentarze i do następnego, cześć.